Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w niedzielę 28 czerwca. Teksty biblijne, które nam dziś towarzyszą, pochodzą z Psalmu 16 i z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału. Mam zawsze Pana przed sobą. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Elementem łączącym odważne wyznanie króla Dawida, a także ostrzeżenie Jezusa skierowane do jego uczniów, jest kwestia patrzenia w duchowym kontekście, spoglądania we właściwym kierunku, koncentracji na odpowiednim celu, nie rozpraszania swojego wzroku, bądź też ryzyko oglądania się do tyłu i zboczenie z właściwej drogi. Król Dawid bardzo odważnie wyznaje na podstawie różnych życiowych doświadczeń, na podstawie swojej drogi z Bogiem, że zawsze ma go przed sobą, bądź też, jak podaje inne tłumaczenie, że ma go zawsze przed swoimi oczami, czyli podąża jego ścieżką, podąża drogą jego przykazań, podąża za jego przykładem, chce iść torem, który Bóg mu wyznaczył. I o tym przekonujemy się wielokrotnie, gdy czytamy Stary Testament i widzimy fragmenty mówiące o tym, że Dawid pokonał Goliata, wyznając wiarę w Boga, że Dawid ucieka spod mściwej ręki Saula i zostaje królem. Niemniej jednak, do tego śmiałego, odważnego wyznania w pewnym sensie nawiązuje Pan Jezus, kiedy spotyka się z człowiekiem, który deklaruje: Panie, pójdę za Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. A Pan Jezus ostrzega, wzywa do refleksji. Gorzko stwierdza, że lisy mają swoje jamy, ptaki swe gniazda, Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Żaden, kto przydaje rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Boga. Wzywa kogoś innego, mówi: pójdź za mną. A ta osoba znajduje wymówki w postaci pożegnania się z bliskimi, pochowania swojego ojca. To nie jest wyznanie: mam zawsze Pana przed oczami. To nie jest wyznanie: zawsze, w każdej chwili chcę za Nim podążać, bo On jest dla mnie najważniejszy, bo On jest moim priorytetem. Trudne słowa. Ostrzeżenie. Można powiedzieć, Pan Jezus daje do myślenia, czy aby na pewno jesteś gotów, by za mną iść? Czy aby na pewno jesteś gotów, by zostawić wszystko? Czy aby na pewno masz zawsze Pana przed swoimi oczami? Zresztą życie Dawida też nas uświadomiło, że nie zawsze Bóg był w pełni na pierwszym miejscu. W sytuacji Batszeby, w sytuacji spisu ludności, czy przy jeszcze innych okazjach. Deklaracja "mam zawsze Pana przed oczami" wymaga z jednej strony wielkiej odwagi, a z drugiej strony potrafi być niebezpieczna. Pan Jezus wychodzi tym słowom naprzeciw i ostrzega, że jeżeli ktoś się rozprasza, jeżeli ktoś szuka czegoś za swoimi plecami albo czegoś obok i nie skupia się tylko i wyłącznie na Bożych drogach, na Jego przykazaniach, na Jego wskazówkach, na poszukiwaniu Jego woli, taki ktoś, mówi bardzo brutalnie, nie nadaje się do Królestwa Niebios. I problem jest taki, że w sumie każdy z nas się nie nadaje. Bo każdy z nas w mniejszym, większym stopniu zbacza z tej drogi. Każdy z nas ma problem ze swoimi grzechami, problem z grzeszną naturą. Ale to, co niesamowite, to fakt, że ten sam Pan Jezus oddał za nas swoje życie. I mimo, że zdarza nam się oglądać za siebie, rozpraszać wzrok, a tych rozpraszaczy jest teraz mnóstwo. Pogoń za stabilizacją finansową, seriale Netflix, powracające do normalności rozrywki sportowe. To wszystko, co staje się dla nas ważniejsze niż więź z naszym Bogiem. Pomimo tego możemy ufać, że Pan Bóg daje kolejne szanse. Pan Bóg poprzez to ostrzeżenie chce pokazać: słuchaj, chcę, byś był moim sługą. Chcę, byś służył w moim kościele. Ale uważaj. Pokora jest bardzo istotna. Niech ci jej nie zabraknie. Uważaj na te odważne wyznania, które były na przykład udziałem króla Dawida. Bo popatrz, co czasem dzieje się z ludźmi, którzy tak śmiało, odważnie, pewnie deklarują, że zawsze mają Pana przed swoimi oczami. Ucz się, jak naśladować Jezusa. Ucz się, jak przybierać postawę pokornego sługi. Bo Syn Człowieczy przyszedł po to, aby służyć. Nie po to, aby Jemu służono, ale po to, aby On służył i oddał swoje życie na okup za wielu. Idziesz we właściwym kierunku. Przykładasz rękę do pługa i patrzysz przed siebie tam, gdzie jest Pan? Czy może oglądasz się wstecz? Albo patrzysz po bokach? Pan Jezus nawiązuje do sytuacji, gdzie w Izraelu bardzo trudnym było orać pole przy okazji pługa. Warunki nie były do końca sprzyjające i trzeba było bardzo mocno skoncentrować się na tym, by patrzeć w odpowiednim kierunku i by się nie rozpraszać. A jeżeli ktoś popatrzył do tyłu, to cała praca mogła pójść na marne i trzeba było zaczynać od początku. Albo okazywało się, że nie pojawiłyby się odpowiednie zbiory. Mam zawsze Pana przed oczami? Jeżeli nie, przypomnij sobie to, co spaja nas wszystkich w Kościele. Jezus umiera za każdego z nas. Umiera za każde nasze obejrzenie się do tyłu, czy też za każde inne rozproszenie. Ale z drugiej strony wzywa, byśmy w procesie uświęcenia dążyli do tego, aby śmiało, otwarcie, odważnie podążali za Nim i starali się mieć Go zawsze przed swoimi oczami. Wtedy nasze oranie pola przyniesie odpowiedni plon. Dobrej niedzieli, błogosławionego nowego tygodnia.